Pytamy obywateli, jakie życzenia by złożyli naszym politykom noworoczne. Tuskowi nic nie złożę, bo go nie lubię. Nic? No to może... Hołowni nic nie złożę, bo go nie lubię. Mhm. Dudzie i... Jarosławowi Kaczyńskiemu. Jarosławowi Kaczyńskiemu składam, żeby jak najszybciej zdobyli władzę w Polsce, żeby jak najszybciej rządzili w Polsce, żeby pozwolili, żeby wróciła telewizja TVP Info, bo teraz mamy tylko komunistyczne filmy, nic nie mamy w telewizji, tęsknię za TVP Info, a dają takie filmy, że robią z ludzi komunistycznych debili. Nie lubię Tuska, nie lubię Hołowni, nie lubię Lewicy, bo to są zmanierowani, zdemoralizowani. No bo pani oglądała TVP Info, prawda? Płaczę nad TVP Info. 7-8 milionów ludzi, którzy głosowali na PiS, płaczą za TVP Info, ale są kulturalni, więc się nie biją o TVP Info, tylko cierpią w cichości, bo są wierzącymi ludźmi. A to jak pani właśnie teraz sobie radzi? Co pani ogląda? Nic nie oglądam. Płaczę, biorę sobie religijne książeczki i religijne czytam, chociaż to mi zostało. Bo wyborcy PiSu na przykład tam oglądają teraz telewizję Republika, ale pani pewnie nie ma Republiki. Ja mam tylko pierwszy, drugi i TVP i trzeci program. Mam pierwszy, drugi i trzeci, bo mam najtańszy telewizor, zwykły telewizor. A to myśli pani, że jest dużo takich właśnie osób jak pani, że nie ma dostępu do innych? 8 milionów ludzi, którzy głosowali na PiS, nie mają dostępu, tylko mają filmy komunistyczne, programy komunistyczne. Wracają do czasów, kiedy było PRL. A to jak pani myśli, co teraz będzie z tą Polską w takim razie? Będziemy się modlić. Może Bóg da, że Duda i Kaczyński znowu będą w rządzie. A to, czy coś by pani przekazała tym osobom, takim jak pani, że właśnie nie mogą oglądać tej telewizji polskiej? Wiara i modlitwa czynią cuda, bo nie możemy walczyć noż na noże, bo jesteśmy kulturalni. Wyborcy PiSu są kulturalni, a wyborcy Tuska i Hołowni mówili na PiS, PiS i 8 gwiazdek mieli, a my byliśmy kulturalni, także... A myśli pani, że stanie się cud? Tak, ja mam styczność z ludźmi, których... cud dotknął. Na przykład kobieta miała 6 guzów rakowych i nie chciała się poddać operacji, bo się bała operacji, ale ludzie się za nią modlili, ona się modliła i wyzdrowiała 6 guzów rakowych, jest zdrowa. I teraz da świadectwo do gazety, że tak się stało. A myśli pani już na koniec, że my Polacy się pogodzimy w tym nowym roku, czy nie? No bo się kłócimy. Życzyłaby sobie tego pani, albo co by pani też życzyła Polsce i Polakom w tym nowym roku? Ja kocham ludzi, ale zmanierowanych ludzi nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego będąc u władzy jest się zmanierowanym.